5 lat pracowałem. W roku 45. 15 marca rozpocząłem. Czyli od 45 do 50. 5 lat. Tak. Do wojska musiałem iść. Czym się pan zajmował w WKD? Jakie stanowisko pan pełnił? W dziale elektrycznym. No, chłopak 17-18 lat, to jakie stanowisko? Nawijało się cewki do silników. Mama pracowała na EKD tylko jako kasjerka, czy jeszcze jakieś stanowisko? Nie, jako kasjerka. I to tylko w czasie okupacji, częściowo w czasie okupacji. A po zakończeniu okupacji już przeszła do innego zawodu? Już nie miała nic wspólnego z EKD? Czy jeszcze jakaś współpraca została zachowana? Nie. Później ojciec w kasie stały pracownik w kasie EKD-owskiej w Milanówku. W czasie wojny to był tak zwany Trichender z niemieckiego, czyli taki jakieś kontrole, coś takiego. Niemiec partyjny, niejaki pan Jürgens. Tak, zarządca kolei. Światło to przecież był zespół różnych przedsiębiorstw. No jak powstało, padła myśl elektryfikacji dodatkowej PKP, no to się zaangażował w tą sprawę z tej, ale PKP postawiło warunek, ta linia nie może być bliżej niż 2 km od linii PKP. W Pruszkowie urodzony, w Komorowie zamieszkały, to ja cały czas z kolejki korzystałem, a zacząłem tutaj pracować w latach 90. Nie pamiętam którego roku dokładnie, ale w latach 90., więc wychodzi już około 20 lat, prawie. Od jakiego stanowiska pan zaczynał? Zaczynałem od... przyjmował mnie jeszcze Kaczorowski Stanisław, bo jeszcze wtedy był dyrektorem. Monter zabezpieczenia. Jakie były główne obowiązki? Główne obowiązki to były codzienna jazda po odcinkach, żeby sprawdzić szafy przejazdowe, napięcie między torami. Pierwsze tą starą kolejką, ekatką, bo to były jeszcze dawniej ekatki, jeździłem osobiście z mamą do Warszawy. Do Włoch nigdy nie jechałem, ale do Warszawy jeszcze po tym starym wiadukcie jeździłem. I to dokładnie pamiętam. Potem jak chodziłem do technikum, to kilka razy dziennie przejeżdżała ta nowa 94, ten tak zwany akwarium. Więc ja z technikum szedłem na piechotę do stacji WKD. WKD już wtedy było. No i czekałem na tą kolejkę, żeby nie jechać starą, tylko nową, żeby się przejechać.